Witam w kolejnym odcinku serii Dead Space i zapraszam do oglądania, jak się męczę. O dziwo, jak tak pomyślę, w ostatnich chyba z 3 czy 4 odcinkach nic mnie tak za specjalnie nie przestraszyło. Mam nadzieję, że w tym odcinku też tak, że to się nie stanie. Koje bloku sypialnego. Okej, otwieramy. Ciemno coś widzę. O! Tak na dzień dobry. Teraz trzeba będzie w to cudo trafić. Czyżby... Pierwsza gleba. Traf to. No proszę. To ten odcinek zaczął się bombowo. No dobra, drugie podejście. Ciężko w to trafić. Otwieraj. No ojciec, jak znowu zginie. O, w mordę. No serio, nie jest tak łatwo w to trafić. Tu nie wejdziemy, a skrzyneczka. Duży zestaw, bardzo dobrze. Co? Aha. Myślałem, że każe mi się wracać. Blok sypialniany. Od razu... No to ja się wróciłem przecież. O co chodzi? To co, ja czegoś nie podniosłem tutaj? Dobrze wiedzieć, że miałem tutaj iść. Też. Koleś, nie bądź taki szybki. Samotnik, czy coś jeszcze było? Chyba samotnik. No i teraz mam otwarte, tak? Tak. Otwieraj. Czyli brak tlenu się zapowiada. Otwieraj. O, jakie miłe towarzystwo. A to ten z tych tak zwanych szybkich. O, siema. Dobra, bo zaraz ten z tyłu mnie dogoni. O. Bez nóg tą sobie może.
Dobra, idę. Na razie jak każą. To te małe też mogą być. Takie fajowe. Aha, ten tu, ten tu. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Zaraz mi się zejdzie na brak tlenu, jak tak będę zbiedzał bez sensu. Tu chyba gdzieś tlen był, z tego co pamiętam. Wyjdziemy na chwilę. I się wrócimy. Tym razem pójdziemy od razu na prawo, szybciutko. Widzę. Kurde, jak tych małych załatwić? Z karabinu? Trochę szkoda tej amunicji. O! Przyczłapałeś jednak. Nie. A, tu był tlen. Jezu. Dobra, z piły ich potraktuję. Tak coś czułem, że coś tutaj... No teraz uciekasz ode mnie, tak? Takiś bohater. Już. Dobra, sorry, ale wejdę jeszcze raz i wejdę. Jak się otworzy. Bo widzę, że zwiechę złapało. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. No to biegniemy dalej. Otwieraj. I co, ja pewnie jakiś zwłok szukam. Dobra, ten jeszcze. Z niego te małe chyba wychodzą. Czy się mylę? Tu nic nie ma. Ten żyje, czy tylko udaje? Miało tu nic. Nic nie być, a proszę bardzo. Czyli rozumiem, że mogę prawie wracać. Co do wyjścia? Tlen można sobie naładować? To fajnie, chciałem zobaczyć co tutaj dają. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Na razie nic nie dają. Winda zablokowana, a tutaj? Kibelek. O. Pytę tego paliwa. Aż mi się żygać nie chce. Strasznie
niepraktyczny ten miotarz. Chyba, że trzeba by go rozbudować na maksa. Dobra, wychodzimy stąd. Otwieraj. Gdzie teraz? Skorzystam z save'a. Okej. W lewe drzwi. To biegam. Znowu świetlica jakaś. Kolejna winda. To zupełna zwrotka, że tak powiem. Otwieraj. Otwieraj, otwieraj, otwieraj i otwieraj. Siema. I bum było. Jeszcze idzie ta głowa. Gorsze od zombie. Kolejne drzwi. Warsztacik. Ile mamy węzłów? Jeden węzeł na wydanie. Dobra. Przynajmniej się karabin trochę rozbuduje. Ale dawno nie było ukrytych drzwi. Co mnie niepokoi. Widocznie musiałem przeoczyć. Dobra, sejwik poleciał. Człowiek od razu się czuje bezpieczniej. Winda na dół. I znowu jestem... O, magazyn. Dobra. Ogarnijmy magazyn trochę. Tak w sumie to nie ma co sprzedawać. Ciski pulsacyjne, no to są do karabinu, ok. Czyli energię plazmową trzeba troszeczkę podciągnąć, zanabyć. Tym się zaraz uleczę. Przesunę te paliwo. Dobra. Uleczmy się, żeby miejsce było. Kurde, tą stazę jedną bym zostawił jeszcze. Thank you.
Teraz drzwi numer. Blok sypialny. O! A, w sumie. Mogę z karabinu poszczelać trochę. Tutaj. Dopiero za stazę odłożyłem już. A zresztą. O, koszykóweczka jakaś. Dzień dobry. Tutaj walka na bliską odległość może być, więc trzeba inną broń wyciągnąć. Od razu zużyję tę przepiękną medyczną apteczkę. Schemat. Dobra, jako że magazyn jest za rogiem, a torby mam pełne, to śmignę jeszcze raz, gdzie to było. Stawię ten schemat. W sumie zbieram te schematy. Niepotrzebnie ten kombinezon założyłem z dodatku. Tak bym sobie tradycyjny kombinezon trochę porozwijał. A teraz nie wiem w sumie jak zdjąć tego. Dziennik tekstowy. Jestem rozczarowany. Żadnego audio dawno nie było. Wejść na poświetlaną, aktywuję, rozpocząć grę. Skocz na jak największą liczbę platform punktowych, by zwiększyć. Że niby co, w koszykówkę będę grał? Coś mam takie wrażenie, że to może być niezła walka jakaś. Boże. Ta broń jest do dupy. Już. Przynajmniej apteczki dają. Rozumiem, że już mogę się cofnąć, ale z ciekawości. No dobra, jak już tak srają tą stazą, to zużyję apteczkę też jedną. Że co? Co tu się robi? Aha. Czyli każda piłka jest innego koloru?
Czyli ta jest niebieska i rozumiem, gdzie jest niebieski. Nie kumam. Się powinno po jakichś platformach chyba skakać. Tak, tu się zapalają jakieś? Aha, tutaj. Nie ogarniam tego. Człowiek, który się gubi w 3D, gra w koszykówkę. Taką. Game over. Idę se stąd. W cholerę. Rzucę jeszcze tą gałą, żeby mi nie piskała. Dobra. Szafka z nagrodą odblokowana? Czyli co, te wszystkie szafki są z nagrodami? Ale nie, nie będę się w to walił. O, jaka? Tu jest nagroda. Ale muszę przyznać, że coraz mniej już straszy mnie ta gra. Twardy się zrobiłem. Tutaj. Otwieraj. Oj, kolejna winda. Da się to wyłączyć. God's plan is unfolding and we are its inheritors. We will ascend as we always knew we would. Unitology is truth. And your death. Tradycyjnie do kibelka. Trochę amunicji zawsze.
Przestań pitolić, ojcie. From the church in this vital hour. Do not abandon your faith. What's happening? Jaka lipa, apteczki nie mogę ponieść. Otwieraj. Znowu zabawa z przesuwaniem. Torby pełne towaru. Wywalę to. O Boże, teraz będę przesuwał. Wypadł mi. Będę przesuwał po kolei. Nie, to bez sensu. Czyli nie w tą stronę tak wychodzi. Jakoś tam trzeba się dostać. O. Teraz to tutaj. Mam szczerą nadzieję, że nie będę musiał tędy wracać i z powrotem to odkręcać. Dzień dobry. Kredyty mile widziane. Gdzie ja tu idę? Co ci tak wesoło? No to się rozerwała. Zastanawiam się, czy to jest ten koleś, co się sam regeneruje. Bo będzie fajnie. Czyli jednak... Muszę się jakoś sam wrócić. Ale fajnie. O, wal się ojciec. O Boże, jeszcze się z nim zamknąłem. To będzie śmieszna gra.
Tak, jeszcze ty jesteś tutaj. Kochanie moje. Nie ty, kuźwa. Normalnie emocje sięgają zenitu. Tu nie otworzę, rozumiem. O! Fajnie, fajnie, dzięki. O, wchodzisz tutaj. No to zaraz będzie gleba. Jak nie zdążę. Nie by było go tu zamknąć. Ho. Byś mi koleś spokój dał, przynajmniej. Albo i nie. Może nie przejdziesz teraz. Chciałem sobie obadać w pokoju. Dobra, teraz apteczki to ważna rzecz. Będziesz mi bypass teraz robić. O, siema. Jednak wyszedłeś. Się przywitać. Przerzucę się na karabin. A on tak tu wskoczy, tam wyskoczy, taki kozak. No to jest... O, już myślałem, że nie wyjdę. Jeszcze żebym ja wiedział, gdzie. Chyba tutaj. To ja chciałem tu nagrać, a tu kolega jest. No dobra. Oh.
Aha. Nie ma to czekać, aż winda odjedzie, a się przycisku nie przycisnęło. Ludzie, dajcie mi save'a. W końcu. Chcę to skończyć. Coś słyszę. Czyli co, nie dają teraz spokoju? No dajcie nagrać. No Boże, już myślałem, że się zabiłem. No. Ile tego towaru? O, jeszcze nie toperek. Oczywiście, musiał się przystać. Z buta go. Już? Apteczka, człowieku, apteczka. Muszę na dół zjechać. Po coś. Już. Koniec. Tak. To spoczko. To jeszcze obskoczę magazyn i kończymy. Stazy to już za dużo. A ile mam pocisków moich ulubionych? Dobra, dokupię trochę. Ale najpierw kupię jeden węzeł, bo widzę, że mam zero. I tych pocisków. Dobra, styka. Jadę do góry, nagrywam. Tutaj na przyszłość się pójdzie. Okej, dzięki za oglądanie. Myślę, że był dosyć, jakby to powiedzieć, mocny odcinek. Bardziej taki za akcją. W każdym razie dzięki za oglądanie. Hej.